Konferencja dotyczyła tak zwanego niepełnosprawnika, projektu realizowanego przez Fundację TUS z Urzędem Miejskim Wrocławia. Podjęcie współpracy oznacza zarówno dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta, a także odwiedzających miasto turystów, dalszy przyrost liczby instytucji opisanych w niepełnosprawniku i aktualizację już wpisanych obiektów. Niepełnosprawnik to wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. No, to jest taki pomysł na to, żeby osoba, która porusza się na wózku, czy chodzi o kulach, czy jest niewidoma, mogła sobie zaplanować dzień. Tak jak każdy z nas mogła pójść zrobić zakupy w sklepie spożywczym, pójść do fryzjera, pójść do kina na jakiś ciekawy film, albo na koncert. To idea jest taka, żeby dostarczać informacje o tym, gdzie są dostępne miejsca i o tym, żeby można było sprawdzić, jak tam dojechać, jak tam trafić. I na tym nam zależy, żeby aktywizować osoby o ograniczonej mobilności, bo tu nie chodzi już tylko o osoby niepełnosprawne, choć od nich oczywiście wyszliśmy i starając się współtworzyć przestrzenie bez barier we Wrocławiu, robimy to z organizacjami pozarządowymi. Nie uważamy się za ludzi, którzy wiedzą wszystko, dlatego zapraszamy do współdziałania różnego rodzaju NGOsy, gdzie także są eksperci i mają bardzo interesujące i ciekawe pomysły. Fundacja od wielu lat dostarcza informacji o miejscach dostępnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, osób niedosłyszących i niesłyszących, osób niedowidzących i niewidomych, czy osób z niepełnosprawnością intelektualną. My na co dzień generalnie robimy tak, że jak mamy jakąś ulubioną kawiarnię, to idziemy tam dlatego, że tam jest fajna kawa. Albo idziemy do szewca, bo ten szewc bardzo dobrze robi buty, albo na przykład idziemy do kina, bo tam jest fajny repertuar. To osoby niepełnosprawne mają dokładnie tak samo, tylko jeszcze muszą sprawdzić, czy nie ma tam schodów, czy jest tam na przykład informacja w alfabecie Braille'a, czy jest tam na przykład pętla indukcyjna, która pozwoli osobie niedosłyszącej usłyszeć, co ze sceny mówią aktorzy. Prawnik EU, Fundacja TUS rozpoczęła od piłkarskiego Euro 2012. I gdyby ktoś na dzisiaj powiedział, że piłkarskie Euro 2012 było kompletnie niepotrzebne, że Europejska Stolica Kultury jest kompletnie niepotrzebna, podobnie jak Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, to już temu zaprzeczam. Po piłkarskim Euro 2012 zostały dla osób niepełnosprawnych w pełni dostępne obiekty. Zebrane informacje są dostępne bezpłatnie na stronie www.niepełnosprawnik.eu lub www.niepełnosprawnik.pl. Informacje o obiektach przedstawiane są w postaci prostych piktogramów lub pełnej tekstowej informacji.